Dzień dobry. Mamy porozmawiać o Syrii. Sytuacja w Syrii jest bardzo złożona. Myślę, że każdy specjalista od Bliskiego Wschodu miałby inne zdanie w tej sprawie, albo byłyby to jakieś tam różnice w widzeniu sytuacji. Prawda jest taka, że w Syrii no Asad i jego armia cały czas jednak walczy. To jest zdumiewające. I przy pomocy Iranu, przy pomocy Hezbollahu, przy pomocy prawdopodobnie ochotników również Afganistanu, szyitów, czy pusztuńskich plemion, bo tu chodzi o szyitów, kontra sunici, choć to jest uproszczenie, bo wielu sunitów walczy w armii Asada. Asad gwarantuje przetrwanie chrześcijanom. Asad gwarantuje dobre warunki życia stosunkowo i Asad no, jest chyba najbardziej odpowiedzialnym z polityków bliskowschodnich na dzień dzisiejszy, mimo iż jego kraj no, przeżywa wojnę domową, właściwie agresję zewnętrzną. Zmieniają się te ci gracze na tej szachownicy. Wraca temat Kurdów, których Amerykanie rozgrywają. Ostatnio uaktywnił się znowu Izrael. Turcja troszeczkę też zaczyna zmieniać front. Tak czy inaczej, na terytorium Syrii, ale i Iraku są fanatycy islamscy, ujgurscy, a to bardzo interesuje Chiny, ta mniejszość, która została jawnie podburzona przez pewne siły zewnętrzne. Można się domyślić, jakie. Jest ich tam parę tysięcy. W ogóle trzeba pamiętać o tym, że w tym państwie islamskim wśród tych bojowników jest niewspółmiernie mniej walczących niż atakujących, bo to jest wojna asymetryczna, wojna hybrydowa, jak chcemy, w której tam 6-7 tysięcy jakichś szaleńców w Aleppo no, powstrzymuje i stosuje zasadę żywych tarcz z ludności cywilnej, co znamy z innych miejsc, i przeciwko nim kilkadziesiąt tysięcy wojsk syryjskich, Hezbollahu i irańskiej armii. No i to samo jest na terytorium Iraku, tam 100 tysięcy walczy też chyba 6 czy 7 tysiącami fanatyków islamskich lub różnych najemników, które nie szczędzą ani swojego życia, ani innych. A możemy się zatrzymać na tym, bo to jest rozmowa w grudniu 2016 roku i chciałbym, żebyśmy przeszli trochę do tych aktualnych spraw, ponieważ no, Turcja wypowiedziała wojnę ponoć w Syrii. No tak, ale musiała się tłumaczyć Rosjanom i jakby przycichła sprawa. Jakby teraz znowu sprawa jest taka, że moim zdaniem to parę dni jeszcze potrwa i będziemy wiedzieć, co dalej, bo... Ale jak to miała się zacząć tłumaczyć Rosjanom? Erdogan ostatnio zaczął bardzo prowadzić taką niezależną politykę. No prowadzić... jest wręcz gotowy wręcz na strzelanie się z tymi Rosjanami. No nie. Powtarzać błędy, które go kosztowały 60 miliardów dolarów z budżetu, jest raczej trudno. Myślę, że będzie grał na wielu fortepianach. Ponieważ prawda jest taka, że Kurdowie na terenie Syrii no, zaczęli próbować budować swoje państwo w opozycji do Asada i do opozycji do Turków. A znowu Kurdowie iraccy mają dobre stosunki z Asadem. No i to takie są dziwne, różne gry. Ja myślę, że Rosjanie czekają po pierwsze na to, że co się stanie za Trumpa, bo do tej pory nie do końca wiemy, co tam się dzieje wokół niego i w końcu jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych. Na razie mamy kontynuację bardzo zmiennej, chwiejnej, nieprzewidywalnej polityki. Nie, ale wróćmy do tej Obamy. Polityki Turcji, bo zabrzmiało to w ten sposób, że Turcy postanowili w jakiś sposób bardziej taki ostry zainterweniować w tej Syrii. I ty mówisz, że w tym momencie lejce ściągnęli Rosjanie i tak zabronili. Ja myślę, że tu trzeba pamiętać o tym, że są części terytoriów Syrii, które są niedostępne ani dla Izraela, ani tym bardziej dla armii tureckiej, ze względu na sprzęt używany tam i obecność. I powtarzam, nikt nie pójdzie na otwarty konflikt z Federacją Rosyjską. Taki prosty przykład. Izrael. Owszem, 38 miliardów dolarów dostali od Amerykanów, ale tak.
Sankcje przeciwko Rosji nie zostały wprowadzone. Ruch bezwizowy trwa. Premier tego kraju był kilka razy w Moskwie, Putin tylko raz. Jednym słowem, konsultacje trwają. Myślę, że to, co Rosjanie powiedzieli, że Asad zostaje, ale potem są wybory i ustala się grę, to jest jedna sprawa. No i oczywiście znowu trzeba pamiętać o tym, że szlak jedwabny, a to bardzo niepokoi Chińczyków, miał iść również przez te tereny Bliskiego Wschodu. No i Chińczycy, obserwując sytuację na terytorium Syrii, ale nie tylko Iraku, no raczej zadowoleni nie są i sądzę, że w jakimś sensie po cichu wspierają Rosjan. Zresztą pieniędzmi wiem też, że wspierają Asada. Nie wiem na jaką skalę. Pod Dżibuti powstała pierwsza baza tranzytowa marynarki wojennej piechoty morskiej Chin, pierwsza w ogóle w historii. Za granicą to powstała w tym roku. No i powolutku widać, że jakby coraz bardziej zbieżne są te działania. No i Rosjanie cały czas powtarzają, że podstawą jest ONZ. No to ciekawe z tą bazą wojenną, bo ponieważ Chińczycy jak dotąd zupełnie w inny sposób, innymi metodami kolonizowali. Ale tu znowu, ja wiem, że to skakanie po tematach, ale przypominam, że dwa lata temu na prośbę Chin Rosjanie prowadzili manewry przy wybrzeżach Syrii, gdzie dużo jest gazu w Morzu Śródziemnym, bardzo dużo, Norwegowie odkryli. Później pamiętam, że były manewry chińsko-rosyjskie na terenie Kazachstanu. No i nieco później, najbardziej ważne i najbardziej znaczące, to manewry wspólne marynarki wojennej rosyjskiej i chińskiej na Morzu Południowochińskim w lecie tego roku. Stąd i zablokowanie wszystkich rezolucji, wiadomo, że Chiny są w Radzie Bezpieczeństwa, stałym członkiem, no zablokowanie wszelkich rezolucji antyrosyjskich, które próbowano przeprowadzić, jeżeli chodzi o różne sprawy. Także jakby ciche przyzwolenie trwa. I tak jak mówię, Ujgurowie, Turkmeni, którzy są wśród tych ludzi tak zwanego państwa islamskiego członkami, no oni tu mają znaczenie. I tutaj ja nie jestem prorokiem, ja nie powiem, co się wydarzy, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno gra jest nierozstrzygnięta nadal. Strasznie żal ludności cywilnej, ale przypominam, niebieskie, białe hełmy okazały się jedną z agent wpływowych, powiedziałbym, islamistów z Turcji. W związku z tym sprawa tego szpitala, sprawa te wszystkie te sprawy dotyczące Aleppo okazały się kaczką dziennikarską, bo jak przyszło co do czego, to Amerykanie wycofali się, bo nie mieli dowodów na to, że zbili to Rosjanie. Mówię to o lotnictwie rosyjskim. Tym bardziej, że tak jak mówię, obecność rosyjska jest dużo mniejsza niż była wcześniej. Rosjanie większość sił wycofali. Zostały wojska łącznikowe i oczywiście wywiadowcze. I to jest również, o czym nie należy zapominać, wszystko ustalane w sztabach z Iranem. Iran, szczególnie, że są przecieki, nie wiem czy prawdziwe czy nie, że będzie usztywnienie stanowiska w sprawie Iranu Stanów Zjednoczonych. A Iran od zawsze, tak jak Indie, przypominam, były zawsze w dobrych stosunkach z Federacją Rosyjską, i były ze Związkiem Radzieckim w niezłych stosunkach, chyba że wyłączymy interwencję w Afganistanie, no ale to wiadomo. Natomiast w tym okresie było zawsze dobrze. Nie wiem, czy chcę poruszać właśnie ten temat odbiegający, czyli stosunków, polepszających się ponoć stosunków irańsko-amerykańskich. No nie na taką skalę, żeby... No myślę, że to jest tak, że bardzo zdolni i bardzo rozważni, a zarówno duchowi przywódcy, jak i polityczni przywódcy irańscy. Bardzo mało wiadomo w ogóle o Iranie, o ich siłach, o ich możliwościach, wiele rzeczy jest tajnych. Ale fakt pozostaje faktem, że w ramach współpracy wojskowo-technicznej BRICS-u i innych, nie ulega wątpliwości, że Briteku powiedzmy bardziej, nie ma takiej sytuacji, żeby stosunki irańsko-rosyjskie się ochłodziły i stały się gorsze. No dlatego, że Irańczycy stwierdzili, że im podobają się ta współpraca, ponieważ jedna strona do drugiej się nie wtrąca, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne. A wiadomo, że czynnik anglosaski, amerykański, rości se prawa do ustalania, jaka powinna być demokracja na danym terytorium, no i to jest nie do przyjęcia przez głównych graczy na świecie. Ostatnio uaktywnił się Izrael w tych relacjach syryjsko-izraelskich. Czy mógłbyś coś
przybliżyć? No, Izrael pokazuje swoją siłę. Izrael gra tak, jak było na początku konfliktu. Pokazuje, że istnieje. Powiadomił, że istnieje z powrotem, że czeka na jakieś rozdanie. Chodzą słuchy, że Izrael zgodził się na przekazanie wzgórz Golan. Szczerze powiedziawszy, nieodgadniona jest. Bo wzgórza Golan w tej chwili należą do Syrii, to jest taki wysoki punkt, z którego można po prostu bombardować niziny żydowskie. No właśnie, tak, w Izraelu. Co siedzi w głowie premiera Izraela, nie wiem, że powiedziawszy, trudno, żebym wiedział. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź rosyjska będzie bardzo zaskakująca i w takim czasie, w jakim to Rosji będzie wygodne. Ponieważ no, iść na konflikt z Izraelem nie ma sensu. 30% tej diaspory izraelskiej utożsamia się z kulturą rosyjską. Ludność żydowska w Rosji nie rządzi. Ona jest jedną z mniejszości, która sobie tam istnieje, ale absolutnie nie rządzi, absolutnie nie narzuca swoich praw. I wiadomo, że no można założyć, że w 50% kontroluje państwo rosyjskie, mówię o stopniu federacyjnym, prezydent Rosji. Wcale nie zamierza oddawać pola odwrotnie, zwiększa pole niezależności, marzą o tym, żeby stworzyć średnią klasę gospodarczą, tak jak my, chcą się na nas wzorować, mówimy o strukturze. I myślę, że ta odpowiedź będzie niespodziewana dla wszystkich. Myślę, że może nawet taka, że wszyscy będą zaskoczeni. Ja myślę, że to, że Rosjanie nie zareagowali na to, oznacza, że co? No, że czekają. Ponieważ, no, żeby było jasne, tak jak zauważył jeden z profesorów chińskich, który przyjechał niedawno do Polski, ekonomista, idzie rozgrywka światowa i chodzi o jedwabny szlak, chodzi o pewną niezależność, wielobiegunowość świata, niezależność od dolara, o co walczył i Kaddafi, i wcześniej prezydent Iraku, i walczy Syria, i myślę, że ostatniego słowa państwa BRICS-u i te państwa, które są właśnie, w Azji. Przypomnijmy, według ciebie, o co jest ten konflikt w Syrii? No, konflikt jest o to, ażeby nie doszło do upadku Syrii, nie stworzenia podległych, quasi plemiennych struktur, które będzie mógł rozgrywać kapitał ponadnarodowy. Typowa erozja państwa. To samo chodziło w Czeczenii, o to samo chodziło w Jugosławii. Mamy tą sytuację. Proszę popatrzeć, kto jest właścicielem bogactw naturalnych w Kosowie. Antracyt, węgiel. No i proszę zobaczyć, jak zaangażowane były siły specjalne. Francuskie, brytyjskie, poniekąd włoskie. No dobrze, a jak się ustosunkujesz w takim razie do teorii, że wojna w Syrii chodzi o trasę przesyłową ropy i gazu z Bliskiego Wschodu do Europy. No tam wszystkim chodziło o to, że Katar, Arabia Saudyjska, która jest czarnym koniem, która ma w budżetach europejskich, amerykańskich, brytyjskich 2 miliony dolarów. Bo w tej chwili Europa Zachodnia jest uzależniona w dużej części od Gazpromu, od złóż rosyjskich. Jeśli by się przeprowadziło przez Syrię, która jest, leży w newralgicznym punkcie, przez Syrię by przeszły te trasy przesyłowe ropy i gazu z Bliskiego Wschodu, no to automatycznie Rosja by na tym dużo straciła, tam ponieważ Europa Zachodnia nie byłaby tak uzależniona od tego jednego źródła. Tak bardzo, no tam głównie chodzi o gaz, w mniejszym stopniu o ropę. Ropa będzie brana przez Chiny, oczywiście to powoli następuje, ale to zjawisko ma miejsce. Ja powiem inaczej, Turcja, Katar, Arabia Saudyjska chciała, żeby nie było wydobywane surowce przez Syrię, tylko żeby poszedł rurociąg z Kataru przez terytorium Syrii w kierunku Turcji. Taka była rozgrywka pierwotna. No tam jeszcze Bank Światowy, brak długów, etc., etc. I proszę pamiętać o tym, że najważniejszym graczem w tej grze jest Iran, ponieważ Iran najwięcej wydobywa ropy. I najwięcej tej ropy kupują Chiny. Potem ona sobie płynie między nimi przez Morze Południowochińskie i w 80% te surowce płyną tamtędy.
Teraz jeżeli chodzi o sprawę tego rodzaju, ja nie wiem czy to jest do udowodnienia, ale mogę powiedzieć o takiej ciekawostce, że kraje OPEC ograniczyły wydobycie ropy. To największym problemem był Irak, bo z Iraku tej ropy najwięcej było wydobywane. No i to skutkuje tym, że z zapowiedzi 20-paro-dolarowej wartości, znaczy ceny za baryłkę ropy, no nie sprawdziły się i mamy cały czas 46, czasami 50 parę. I Rosja do budżetu otrzymała dodatkowo 6 miliardów dolarów. Więc myślę, że ważniejsze jest strategiczny sojusz z Asadem niż rozwalanie Syrii. Dlatego, że mówię, w momencie, kiedy zresztą interes europejski, byśmy mieli do czynienia z plemienną strukturą mafijną, nie wiem jaką, którą mamy w Libii, która po części dotyczyła Iraku, to mielibyśmy kolejne parę milionów nieproszonych gości w Europie, tak? Osłabienie Europy. I druga rzecz, mielibyśmy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o w ogóle poruszanie się w tym terenie. Więc myślę, że erozja Syrii absolutnie nikomu nie jest wygodna. Ta opozycja umiarkowana to jest nieporozumienie, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby z wahabitami, fanatykami islamskimi można było w ogóle się dogadywać w jakiejkolwiek sprawie. Albo słuchasz i ewentualnie jesteś w siłach zbrojnych. No, erozja Syrii jest myślę jednak właśnie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, które są konkurentem Rosji. Ja nie wiem, czy... Z tego, żeby zmienić ten obecne twarde rządy Asada, który się sprzeciwia właśnie tworzenia infrastruktury przesyłowej na rządy spolegliwe, które pozwolą po prostu przepuścić ten gaz z tego Kataru do Europy Zachodniej. Na pewno dla Rosjan, Chińczyków, Irańczyków, szyitów szeroko pojętych, a więc Indie też, a utrzymanie Syrii jest słuszne i dobre. Ale myślę, że tutaj sytuacja jest taka, że ja bym nie uznawał... Znaczy, rozmawiamy w Europie, w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej są pewne siły, które mają doraźne zyski. Nie wiem, czy państwo. Europejskie, a nie chińskie, czy jakieś inne. Tak, ale ja myślę, że w europejskie kraje też są, myślę, że nie są wszystkie, jakby nie ma wspólnego frontu. Tak jak nie ma w sprawach Unii Europejskiej budżetu, tak nie ma wspólnego frontu, jeżeli chodzi o sprawy syryjskie. Sądzę, że poszczególne państwa mają swoje gry. A właściwie kapitały, które kontrolują te państwa. I tak jak przypominam, niektóre bazy włoskie, amerykańskie władze, bazy na terytorium Włoch są wynajęte przez Arabię Saudyjską, więc myślę, że pies jest pogrzebany tu. I Trump miał jedno z przemówień, które mówił o globalnym rządzie i globalnych kontynentalnych korporacjach. Myślę, że tu jest pies pogrzebany. Ja nie wiem, czy do końca można założyć na dzień dzisiejszy, że państwa rządzą kapitałami. Myślę, że kapitały państwami. No płacimy... Pytanie z sali. Troszeczkę już doprecyzowałeś ten interes, powiedzmy, europejski, ale z perspektywy czysto polskiej. My mieliśmy dobre relacje z Libią kiedyś. Jak byś widział tutaj w ogóle kwestię zaangażowania potencjalnego Polski w konflikt syryjski, po której stronie rozumiem, że uważasz, że po stronie Asada. Jak oceniasz w ogóle dzisiaj politykę Polski, jeśli chodzi o Bliski Wschód? Moim zdaniem zdecydowanie utrzymywanie status quo państwowe i dogadywanie się w sprawach przede wszystkim gospodarczych. W żadnym wypadku nie rozgrywanie tych krajów i nie rozbijanie tych krajów, ponieważ skutki będą bardzo niebezpieczne i absolutnie do opanowania. Nie ma możliwości, powtarzam, nie ma możliwości kontrolowania niezależnych struktur, które finansują jakaś tam grupa oligarchów w świecie, fanatyków islamskich czy terrorystów, bo nigdy nie wiesz, kiedy oni nie obrócą broni przeciwko tobie. To jest niewykonalne, nie da się. W związku z tym Polska powinna budować, opierać się na chrześcijańskich tradycjach, powinna wspierać rozwój tych, którzy gwarantują przede wszystkim tolerancję religijną, kulturową i możliwość uczciwego i zmniejszania ubóstwa w tych krajach. Dlatego, że no, co by to nie mówić, ale nihilizm i powiedziałbym wyciąganie z tych krajów nadmiernej ilości pieniędzy, nie dając im się odbudować, no powoduje co powoduje. I moim zdaniem Polska powinna mieć politykę neutralną w tym konflikcie. Znaczy na pewno powinna wspierać Asada ze względu, że on jest człowiekiem, który gwarantuje równouprawnienie religii.
i światopoglądów przede wszystkim. Świeckich światopoglądów, dlatego że trudno mówić o tym, że Arabia Saudyjska, Katar gwarantuje świeckość państwa, a jednak Asad gwarantuje. I no, ja osobiście, to jest bardzo niemodne, co powiem, ale osobiście bardziej dowierzam szyitom niż sunnitom. Chociaż oczywiście sprawa jest sporna, a z drugiej strony bardzo wielu sunnitów współpracuje z Asadem. Zaświeczony islam to jest najlepsze rozwiązanie. Stąd dla mnie takie wielkie wrażenie robi Kadyrow i Czeczenia, którą widziałem ileś lat temu, jak byłem tam na planie filmowym i to, co się wydarzyło w Czeczenii. Mimo różnych ale. Także moim zdaniem Polska powinna popierać Asada. No ja nie wiem, czy jest to możliwe, ale powinniśmy działać w tym kierunku.